Elo, elo, tu ponownie Pajter, jestem z powrotem i witam was w kolejnym odcineczku Skate Factory 2. Tam, jak widzieliście ostatnio, dziwnie to mi się wszystko bugowało, ale tylko przelogowałem i było ok. Także następnym razem takie coś będzie, no to będę musiał też tak zrobić. Tylko wracam tutaj do moich itów. Nie wiem, co mi się przyda jako pierwsze, ale mamy tak czy siak pełno syfów już w eku. A chciałem tutaj... Po pierwsze miałem iść tam dokończyć oświetlać. No i chyba to jako pierwsze zrobię. Tu już wszystko się robi. No chcę po prostu, żeby to jakieś zwierzaki się w końcu rozpiły, jak mówiłem. No i zaraz będę coś kombinował ze źródłem lawy. Bo chcę mieć, powiedzmy, nieograniczoną moc, żeby ta na przykład lawa cały czas mi... Cały czas mi ten... Jak to się zwierzy? No dostarczała energii do tych maszyn, żebym nie musiał je napełniać, bo jak widzieliście przy maszynie do ziemi, to tam ona się czerpie. A ja tutaj jakieś... What the heck? Patrzcie, jakie rzeczy dostaję. Czekajcie, tutaj może nieco rzeczy wyrzucę. To mi niepotrzebne, bo tego mam masę. Mam jakieś orzeszki. Zaraz pójdę to posadzę. Bo w końcu widzę, będę miał jakieś jedzenie. A to co to? Nie no, kwiatki też biorę, bo barwnik się na pewno do czegoś przyda. Tutaj nigdy nie wiadomo. Dobra, myślę, że tyle mi wystarczy. O, tutaj też coś jest. Coś, czego nie znam. Tutaj znowu coś, czego nie znam, tylko nie mogę wziąć. Co my tu wyrzucimy? Strzały. Strzały, dobra, jeszcze ze dwa razy to wykoszę to. O. Jeden i dwa, dobra. I myślę, że będę mógł iść. Znowu coś, czego nie znam. Mogę to wziąć? Nie mogę. O, dobra. Zaraz zobaczymy, czy to wszystko będę mógł posadzić. Tylko to jeszcze zetnę. O. Tą mączkę tutaj włożę. Niech tak będzie. I tutaj... Moi drodzy, będę musiał to jakoś zatkać. Bo nie wiem, w razie by się tutaj jakieś zwierzaki rozpiły. Czekajcie, ale ja głupi jestem. Przecież mogę zrobić to inaczej. Mam tutaj wszystkie potrzebne materiały, tylko gdzie jest teraz siekiera? Jak się jej szuka, to nigdy nie ma. Bam. 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 Czekajcie, jak już to zrobimy... Nie, jednak nie zrobię. Och, jednego kołka brak na crafting, nie? A nie chce mi się biegać w tej wefto. Dobra, trudno, następnym razem. W razie mi się coś tutaj zrespi, chyba nie przejdzie to już. Przejdzie? Nie przejdzie, nie wiem, dobra, teraz nie przejdzie. Idziemy posadzić te wszystkie inne graty, które dostaliśmy. Ty młotek mi już się nie przydasz, ciebie też nie chcę. Tutaj mamy, coś, tomato, będziemy mieć, wow, czekajcie. Będziemy mieć pomidory. To będziemy mieć ryż. Będziemy mieć Wolf's Bane Seed, nie wiem, co to jest. Nic mi to nie mówi, będziemy mieć to. To wiecie, co to jest? Snow Bell Seed. Tego się nie da zabić. A nie, jednak da się. Co my tu jeszcze mamy? Nie, to jest jedzenie. Tu jeszcze jest strawberry, truskawki. Ale nie mam miejsca, więc będę musiał wziąć sobie to coś. Chyba tu się nie da na to posadzić. To czyli tak, robimy kolejny rządek. Miejmy nadzieję, że on tutaj nie uschnie. A tutaj mamy już coś? Nic. Nic. Będziemy mieć truskawki. No i myślę, że podlejemy to wszystko. Ale powoli się tu chodzi. Patrzcie. Dzięki tej kance robimy, że to szybciej rośnie. Jaki precht. Ej, tu zaraz truskawki mi urosną. Patrzcie. Wow, tutaj już coś jest, ale świetne. Ja chcę już w końcu jakiś... Ała! A, patrzcie, jak to dojrzewa. Zielono-żółte.
Dobra, lecimy dalej. Podleję to wszystko. Super, to działa jak mączka kostna. Czekajcie, zobaczymy, czy mogę normalną mączką kostną... Okej, okay, pomidory, pomidory. Dobra, teraz robimy. Pierwszy pomidor. Drugi pomidor. Wow, czwarty pomidor. Nice. I mam 9 seedów. Teraz muszę tylko robić ziemię. Będę miał więcej tych pomidorów. Nice. Czy jakieś białe? Zarażone? He? A nie, to był ryż. Co? Ej, to jest śnieg! Okej. Nieźle. Ale pomidory też się szybko, widzę, zbierają. To nie, pewnie będą dawać mało tego głodu. A sprawdzę. Mam 3. O nie, nie tak źle. Nie tak źle. Nie tak źle. Jest jedzenie, ale super. Tylko teraz za małe pole będę miał. A nie mam dużo ziemi. Bo tu już tyle tego mam. Posieję te kulki śniegu. Będzie bałwan. Beka. Fajna zabawa, ej. Robić coś z niczego praktycznie. O, dobra, mam 5 śnieżek. Jaki epic. Jaki epic. Dobra. Dobra, ja posadzę te dwie tu, bo tak śnieżki nie za bardzo będą mi potrzebne. Co mi będzie potrzebne, to prędzej to... Co? Cherry tomatoes. 40 już? What the heck? Pomidory jak najbardziej. Mamy pierwsze... Jakiś tam constructed essence barrel. Czy to jest w ogóle... Taste like a creeper. Czy to jest eksplozywne, czy co? Nie, lepiej tego na razie nie próbuję. To tak mi brzmi. Czekajcie, co to było? To coś. Okej. Dobra, jeszcze raz to podleję. A to daje expa. Okej. To daje expa. Ostro. Będzie małe wyzwanie. Wszystko to zmechanizować. Tylko ej, w tym momencie nie wiem jak. Dosłownie nie wiem jak. Nie wiem po co mi ten kwiat. Co on daje? Też nie wiem. Dobra, posadzimy pomidory, bo... O tak. Przynajmniej będzie jedzenie. Odłożę to do jakiejś skrzynki. No. Czemu to się nie chce zamieniać? Dobra, niech to ta skrzynka będzie tu... Och, jeszcze włożyłem ją do tego, nie? Powiedzmy, wszystkie rośliny, które tutaj stamtąd wezmę, łącznie z sąkanką, powkładam tutaj. Na razie będę to zbierał... A tu jeszcze mam orzeszki! Idę też posadzić jednego tu zrobię. Tam jeszcze miałem jedno miejsce wolne. No jeszcze pada w sam raz. O, dobra. Idę się położę. Przestanie padać. Też trzeba dach zrobić. No, patrzcie. Dobra, ale mamy dzięki temu jedzenie, także... Przeżyjemy. Zobaczymy. Dobra, słońce wstało. Dobra, tu jeszcze coś jest. Kawa. Tego nawet nie widziałem.
Mówię, mam tyle syfów, że aż mi się... Żygać chce, o. Dobra, co my będziemy robić jako następne? Jak ja mówiłem, będę musiał naszykować jakąś fajną... Fajną, bądź większą platformę, której... Będę chciał to jakoś wszystko przenieść, że tak powiem. Bo to mi się za bardzo nie podoba. Ja będę chciał zrobić, tak? No więcej lawy to raz. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Żeby jakoś, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia jak ja na razie to zrobię. Co mi potrzebne to będzie dużo... Dużo tego czegoś. Dobra, ja tutaj będę robił teraz jedną taką większą platformę. Jak tutaj ją dokończę, to wrócę, ok? Bo myślę, że to zrobię na tej stronie. Chcę zrobić po prostu platformę, aby zrobić większy generator kobla, który zobaczycie, jak on będzie wyglądał, po to, abym miał więcej lawy i tą lawę będę chciał doprowadzać, powiedzmy, tutaj. Tamtą maszynę przenieść od drzew, żeby ją też jakoś doprowadzić lawą, nie wiem. Tak mi się wydaje, że będzie najlepszy sposób. Bo jak to inaczej. I wiem, że jest coś takiego jak... Harvester, czy... Czekaj, źle napisałem. Har... B... O, har, dobra, piszę... O, a... B... Takie oto coś, które ścina samemu drzewo. I to będzie pewnie po tym, co teraz robię, moje kolejne zadanie, żebym miał na przykład farmę drzew. Chyba to ścina drzewo, tak, o, bo widziałem harvester, nie? Może zanim jeszcze tam rozpocznę, zrobię sobie może klucz. Taki coś miałem. To jest bardzo proste. Raz, dwa, trzy, cztery. I sticks. Zrobię sobie tego. 1, 2, 3, 4 mam. Zrobimy sobie tak na zapas. Wcześniej miałem to robione, ale już nie pamiętam, czy ja to jeszcze mam. Bo wtedy miałem wcześniej reset. I pewnie tego już nie mam. Także trochę drzewa mi będzie potrzebne na sticky. I skraftuję sobie może najpierw klucz, bo on mi będzie potrzebny do... No, do tych mechanizmów. To już mi niepotrzebne. Epicką siekierkę mam. O. O, to coś mam, ale czekajcie. Co jest grane? Nie starczyło tego. Stack musi być, dobra. Bo tak. Zrobimy to i teraz electric steel. Mamy ten elektryczną... Stal? To jest wielkie pytanie. Teraz takie wielkie szukanie. Stal elektryczną. Dobra, tutaj widzę, że tego nie ma, nie? Będę musiał zaraz popatrzeć do tych skrzynek. Jak się robiło tą stal teraz? W razie... O! Mam. Zrobimy od razu dwa klucze, bo nie wiem czy... Raz, dwa... Czekajcie. Raz, dwa... Zobaczymy czy to w ogóle... Nie pęknie. Bo z tego co wiem... To można fajnie wtedy rozwalać... Nie, inaczej... What the fuck? Coś tu przestawiłem! Coś tu przestawiłem. Mam nadzieję, że działa. Czekajcie. Co to jest? Aha. Jakieś dziwne malowidła tutaj. To pewnie tutaj się dostarcza te pipy, te rurki. Tak to na to wygląda. Ale na razie mi to nie potrzebne. Dobra, widzimy się zaraz jak zrobię... Platforma, ok? Także, yo.
No jestem tutaj z powrotem, platformę tutaj zrobiłem. No i zacząłem tutaj przynosić wszystkie, powiedzmy, zrobiłem sobie nowe te crucible, oto, no i teraz będę musiał zrobić jeszcze generator kobla, w sumie, co jest w sumie najprostszą rzeczą ogólnie, bo tak, chyba tutaj to zrobię, wiecie, w tym miejscu jakoś, tutaj zrobimy lawę, tu wodę, miejsce na wodę. To miała być lawa. Czekajcie, jak to miało być? Jakoś tak, co nie? O! Tylko muszę iść najpierw po tą wodę, kurczę. Jestem trochę niezorganizowany, ale to szczegół. Nie chcę po prostu tak dużo ucinać, chcę po prostu, abyście widzieli to, co ja robię, wiem. Większość z tych rzeczy już znacie, co się robi, no ale cóż, trzeba cokolwiek robić. Nie chcę wam tylko pokazywać gotowców, bo to w sumie nie ten sens tej gry. Tylko zrobię może zanim ja tam... Ale nie, czekajcie. O, tak. I zanim ja tam wejdę, mam nadzieję, że się nie zabiję. B. Tak to ma być. Nie chcę po prostu, żeby tutaj woda mi leciała na dół, bo tak tego nie lubię za bardzo. No i teraz powinniśmy wylać lawę. Powinien powstać kamień, co nie? Teraz tak. Ja chcę to wszystko... To może okryjemy. Czekajcie, musimy zrobić tak w podobny sposób jak tam. A mianowicie... Muszę iść teraz po te wszystkiego rodzaju pipy, te rurki i w ogóle nie wiem jak to tam te główienka się nazywają. Czekajcie, tutaj miałem ten kluczyk, nie wiem czy on mi się tu przyda. Kurczę, mam tyle tutaj gratów, że nie wiem. Czekajcie, muszę najpierw tutaj zobaczyć jak ja tutaj wcześniej to zrobiłem. To później przeniosę. Aha, miałem to. Miałem tak, dobra, muszę mieć tą skrzynkę jedną. Ale zapewne zawsze jak czegoś potrzeba, to tego nie ma. A nie, a jednak jest. To teraz tak, to mi było potrzebne i jeszcze te rurki. Nie mówcie, że ich nie mam. Mam 30 jeszcze, tu jeszcze jest. Dobra, tak. Tutaj ma być kobel wtedy. O. Nie tak. Nie tak, kolego. Tak, o. A właśnie. Jeszcze jednej rzeczy zapomniałem. A mianowicie tego przyspieszacza, pamiętacie, nie? Takie niebieskie coś. Takie coś niebieskie. O. A wezmę to wszystko. Ewentualnie jak mi będzie to kiedykolwiek potrzebne, to mogę stamtąd sobie jedno zakosić. Hop. Lag. O, to już działa, co nie? Teraz tak. Jak ja to zrobiłem? Czekajcie, będzie to tak szło? Nie. Nie będzie tak szło. Nie szło. Chyba będę musiał zrobić... Znowu tak. Znaczy to właśnie to podłączanie dla mnie jest trochę najgorsze. Jestem nieco nob, jeżeli chodzi o tą rzecz. A, widzicie, dobra, teraz działa. A tu? Działa? Działa, działa. Czy nie działa?
Czekajcie, działa! Super! To tak. Robimy to tak do końca. Tutaj będzie trochę więcej lawy. No bo tamto w sumie było za mało, a teraz będę miał 9. Tu już się zaczyna robić. Jest git, kobel się też tworzy. Także mamy... Mamy co chcieliśmy. W sumie tak, żeby tego było szybciej i więcej, ja może tutaj... Zrobię tak, tak, tak i tak. Ale jestem ciekaw. Czekaj, nie tak, ziomek, nie tak. Czy to też będzie działało? Czy to też tak działać będzie? Muszę jedno włożyć. Czemu to się jara? Shit! Shit! Skrzynka się tu jara. Muszę to oddalić. Czekajcie. A tu już tyle staków się tego nazbierało. Tu się skrzynka będzie jarać. O Jezu, nie tak to miało iść. Czekajcie, muszę to... Zawsze coś nie tak, nie? To nie może być prawda. W sumie to mogę skrzynkę tutaj rozwalić. Nie zależy mi tak bardzo na tym cobblestone, bo jego tutaj, jak widzicie, robi się masa. Dosłownie masa za każdym razem. Mm. 30 staków już. Fuck, serialnie? Dużo tego, zobaczcie, dużo. Nie będę miał co z tym robić. No ale trudno, to będzie mi zamieniało wszystko na... na lawę, o. Tych rzeczy też nie mogę tracić, bo one jak dla mnie są bardzo cenne. O. Dobra, działa, działa. Shifta miałem nacisnąć, boże, no. To działa tylko chyba na rękę, nie wiem, albo ty... O. Nie ładuje się, czy co? Dwa staki. Plus 5. Teraz muszę zobaczyć tutaj. Czy to też się będzie ładowało? A no, dobra, to może być tak, że jeżeli tamto się naładuje do pełna... Na razie to zostawię, bo nie jestem pewien. Bo to musi się najpierw załadować do pełna, wtedy będzie szło następne. Ale możliwe, że tak będzie, albo i nie. Zostawię to tak, jak jest. Teraz tak. Tutaj będziemy mieć tą lawę. No i co ja chcę zrobić? Teraz jak zrobić, żeby wybierać tą lawę, która tutaj będzie? Czy ja muszę na przykład teraz za każdym razem zrobić coś takiego? Tylko teraz tu jest niezły fail. Zrobię to z drugiej strony. Bo ja chcę teraz przyczepić tutaj. No jak to się zwie? Chyba ten klucz jest do dupy, o. Ile tu już jest staków? 8, 11. Ja chcę teraz wziąć... A właśnie, zanim tutaj ten... Cokolwiek zrobię, to teraz rozkimałem, co trzeba. Patrzcie. Czekajcie, muszę najpierw stąd wyjść. I muszę iść do tej... Do sitka, co nie? Ogólnie to trzeba tak, żeby obczaić te mody, żeby je zrozumieć, trzeba po prostu czytać. A ja, szczerze mówiąc, tego wszystkiego nie czytałem. I tutaj jak macie, patrzcie, tu jest jakiś upgrade slot. I tu jest napisane, jak czarno na białym, jak to nazwać. Double layer capitor, czy jak to tam się mówi, że tutaj się go wkłada.
I to sprawdzacie tutaj, no i to główienko się znajduje tutaj. I się po prostu to kraftuje i tam wkłada i wtedy chyba się ma moc. Tak mi się to wydaje. No. Także lol. Będę musiał to skraftować. A byłem już właśnie w drodze, żeby to coś kraftować. Tako, to copper ingot. Tu już właśnie przygotowałem właśnie do spalenia. I będę chciał to sprawdzić. Tylko gdyby nie te moje super laksy. Czekajcie. Będę chciał to oskraftować, to tak. Złoto, tak? Tu redstone, dobra. Powiedzmy, że zrobię tego... Nie no, za mało będzie. Najlepiej jak zrobię... Najlepiej jak zrobię... No... Liczbę parzystą, a nie nieparzystą tego wszystkiego, bo to... Tak lepiej będzie. Złoto. Czekajcie, gdzieś mam tutaj złoto. A ogólnie czekajcie. Tam pamiętam, że z Netheru sobie przynosiłem zbroję. Zbroję jakieś. Ciekawe, czy tam mam złotą zbroję. Nie, tu jest. O, tu coś jest. A tu jest żelazna zbroja. To mi nie będzie potrzebne, koni nie. O, znowu to. Wow. Nice. To mogę z powrotem tu włożyć. Teraz tak, tu jest znowu żelazna zbroja. Tu jest diaksowa i żelazna. To w sumie to je mogę przytopić. Ciekawe ile diaksów mi z tego wyjdzie. Bo to jest całe, co nie? Ale będzie potrzebne złoto. Mam złoto. 5 ingotów. Zaraz sprawdzę ile będzie mi... nie da się przypalać. A czemu to się da? To jest nie fair. Tego się da, a to się nie da. Czyli tak, wezmę tutaj... Bo tu mam szkło. No, patrzcie, tutaj fajne szkło w ogóle będzie leciało. Akurat szybko, a tutaj przystawimy złoto, bo mi będzie potrzebne trochę złota. Tutaj nie mam? Nie, tutaj nie mam złota. A jeszcze muszę spojrzeć ile mi tego będzie na to potrzebne. Aha, dobra, to tyle w zupełności mi wystarczy. To weźmiemy jeszcze na dół, niech tutaj się dokończy robić to, co miało się robić. Tutaj fajne szkło w ogóle będzie, jeszcze muszę wam pokazać. Po prostu tutaj topicie piasek, co nie? Wkładacie tutaj w tą maszynę i powstaje wam takie szkło, które sobie może tutaj odłożę. Tutaj właśnie, jeszcze zobaczcie, mam jakiś płynny emerald, tutaj jakiś hotch, nic mi to nie mówi. I płynny jakiś slime. Też nie wiem jeszcze jak to się wszystko robi. A mianowicie mam to stąd. Z tej farmy po prostu, co przed chwilą robiłem. Gdzie ta trawa jest, o. Stamtąd. Zrespiły się jakieś krowy. Od koloru do wyboru. Które są jak dla mnie też nowością. I podejdę wiaderkiem, no, one mi dają te właśnie różne substancje. Jest zielona, taka niebieska, szara. Itp. Potem jeszcze do tego dojdziemy, jeszcze muszę to rozkimać. Ale na razie chcę się zająć tamtym. No ale dobra. Dużo roboty przede mną, tak szczerze mówiąc. Czekajcie. Jest tylko jeszcze jeden problem. Ja chciałem to zrobić z tamtej strony. Teraz muszę się tam dostać. Tutaj się nic nie pali? Tu jest 36 staków już. Nice. Tu mogę w sumie tak iść. Tu mogę w sumie tak rozwalić. Mogłem jakiś lepszy kill-off sobie zrobić. B. Ale nie. Czekajcie, nie, to mogę rozwalić. To jest super, dobra. Tylko... Jezus, jakie teraz robię tam? Muszę się tam dostać. Będę musiał powiększyć tą platformę. Bo będę chciał zrobić takie pojemniki na tą lawę. Nie wiem, będę... Powoli co kombinował. Tak naprawdę nie wiem co będę kombinował, ale będę kombinował, aż mi w końcu coś wyjdzie. Hop. Dobra. Tak to na razie wychodzi. Wiecie co? Ja skrócę ten odcineczek, ponieważ już to będzie ponad 20 minut, a
przerabianie tego filmiku bardzo długo trwa i bardzo długo mi się wgrywa na YouTube. Także sorry za to, że to było trochę takie nudne. I widzimy się może w następnym odcinku, jak będę to dalej dokańczał. Bo jeszcze muszę sporo rzeczy craftować. Może ja po prostu je skraftuję. Pozbieram te ity, powiem po prostu wam, co skraftowałem, a będziemy podłączać to razem. Powiedzmy razem, tak? Abyście to widzieli, bo nie chcemy robić tego gotowców. Chcę po prostu zobaczyć, czy mi to wyjdzie. Ja tu nic nie umiem dosłownie. Zero konstrukcji. Także do zaraz. Yo!